Słuchajcie, witam was serdecznie na mojej prezentacji. Widzę, że już oddaliście pokój. Możecie na spokojnie sobie tutaj posiedzieć. Słuchajcie, chciałem wam dzisiaj troszeczkę nawiązać do tej prezentacji, która była przed chwilą, do tej prezentacji Norberta. Ten temat o wyborze bazy danych, gdzie często uważamy, że baza danych jest detalem, to jest detal do pewnego czasu. Chciałem troszeczkę pociągnąć ten temat i wskazać wam kilka na początek technik, które mogą być pomocne, kilka narzędzi, które mogą być bardzo użyteczne w radzeniu sobie z sytuacją, kiedy ten wybór z jakiegoś powodu może nie był słuszny, ewentualnie gdzieś tam po drodze coś poszło nie tak. Ja nazywam się Mariusz Gil, razem tutaj z obecnym w pierwszym rzędzie Kasłem, razem prowadzimy takim powiedzmy mały consulting pod nazwą Source Ministry. W czasie tej konferencji gdzieś tam pisaliśmy na Twitterze, że jeżeli ktoś by chciał wygrać jednego z tych trzech słoników, to wystarczy zafollowować nas i zretweetować tego tweeta o słoniach. Także jakby ktoś chciał pod koniec jeszcze mieć szansę na wygranie tego słonika, to śmiało. Razem tutaj z kilkoma osobami mam okazję jakby współtworzyć wspólnie PHPersów, czyli tą naszą społeczność, community PHPersowych, deweloperów PHP-a. A tak naprawdę to jest nasze święto, można powiedzieć, w tym roku. Dobra, ale do rzeczy. Słuchajcie, tak na początek. MySQL jest bazą, powiedzmy taką dosyć już, no, z tradycją, możemy tak powiedzieć. Dawno temu ukuł się ten termin LAMP, tak, czyli Linux, Apache, MySQL i PHP. Na przestrzeni lat ten zestaw literek determinujących tak naprawdę ten nasz stos technologiczny, on zaczynał ewoluować. Próbowaliśmy sobie, na przykład MySQL zmieniał się na Postgresa. Tak? Próbowaliśmy sobie kiedyś z tym radzić, używając na przykład takiej biblioteki. Kto miał okazję zetknąć się z tym rozwiązaniem? Dobra, to teraz pytanie, kto kiedykolwiek zmienił bazę działającą na produkcji? No to właśnie, to jest ten temat, tak? Zaskakująco, kiedyś pisaliśmy ten kod tak niby bardzo przenośny, żeby sobie tego vendor locka nie zakładać, a rzeczywistość była taka, że ta zmiana następowała bardzo, bardzo rzadko, jeżeli w ogóle. Natomiast ten stos, tak powiedziałem, on ewoluował gdzieś tam z czasem. Ten Apache zaczynał się zmieniać na Nginxa. Myślę, że większość dzisiaj projektów jest tak naprawdę opartych o ten web serwer. A i tak to było za mało. Tak? Zaczynaliśmy sobie to wszystko komplikować. Zaczynaliśmy na przykład sobie Redisa dostawiać do tego stosu, ponieważ potrzebowaliśmy jakiegoś storage'u na bardzo szybko odczytywane i składowane dane, gdzie baza danych narzucała nam pewne ograniczenia wydajnościowe. Tak? I idąc jeszcze dalej, możemy sobie na przykład wyobrazić, że dokładamy do tego stosu, nie wiem, RabbitMQ, Elasticsearcha i tam dalej, jakieś kolejne rozwiązania. Co jest ciekawe z mojej perspektywy, MySQL ciągle jest jakby z nami. Nieważne, co żeśmy napsioczyli na tą bazę, nie wiem, być może niektórzy z was jeszcze pamiętają wersję 3.0, 4.0, obecnie już mamy, no, 5.7, tak, czy jakieś tam kolejne wersje. MySQL ciągle jest taką bazą, można powiedzieć, bardzo często pierwszego wyboru, jeżeli chodzi o aplikacje webowe. Dlaczego? Ponieważ on ma jakąś tam reputację, tak? W sensie czasami to jest coś dobrego o tej bazie można powiedzieć. Można powiedzieć też bardzo dużo złego, jak o każdym rozwiązaniu. Wszystko ma plusy, minusy. Tak, ile złego można powiedzieć o raku, chociażby jego cenie, nie? Okej. Okay. Jakby większość tej złej reputacji bierze się z tego, przynajmniej z moich obserwacji, to zawsze ten kontekst jakby naszej wewnętrznej oceny jest na to narzucony. Bierze się z tego, że bardzo wiele osób jednak ma ten mindset ustawiony na 4x, ma ISAM, dobra, MySQL, słaba baza. Tak. Klucza obce? Nie ma. I tak dalej. Znaczy pytanie jest takie, jeżeli mówimy o bazie, powiedzmy o MySQL-u, czy to jest słaba baza, to pytanie, które mogę wam zadać jest takie, czy my tą bazę dobrze znamy? Tak? Czy my tą bazę dobrze znamy? Możecie sobie sami odpowiedzieć na to pytanie. Załóżmy teraz i ewentualnie po prezentacji być może jakieś rzeczy gdzieś tam będą dla was nowe. Natomiast to jest jakiś taki mindset z ostatnich kilku lat, nie? Natomiast jak to wygląda dzisiaj? Tak jak powiedział Norbert, ja się mogę pod tym całkowicie podpisać. Dzisiaj staramy się pisać nasze aplikacje tak, żeby zrobić ten decoupling, żeby naszą aplikację odpiąć od tego, że pod spodem jest jakaś baza danych, tak? To w pewnym sensie być może to powinien być detal, tak? Czy używamy MySQL-a, czy używamy plików, czy używamy MongoDB. Zaczynamy używać jakiejś abstrakcji nad tą bazą, żeby nie dotykać konkretnej jej implementacji, tak? W szczególności, żeby osiągnąć tą wymienialność tego backendu. MySQL przestaje być wystarczający, zmieńmy na coś, co będzie bardziej skalowalne.
Natomiast efekt często jest taki, że ja to miałem kilka razy okazję zobaczyć, a być może wy też, że projekt dochodzi do jakiegoś etapu, zespół stwierdza, MySQL jest niedobry, zmienia na coś innego i zaczyna się patrzenie, jak to wszystko płonie. Nie? Płonie. Dlaczego? Ponieważ prawdopodobnie gdzieś zabrakło być może jakiegoś know-how po drodze. Być może ten przeskok został wykonany za szybko. Dobra. Jaki jest problem w ogóle dzisiaj z bazami danych i aplikacjami? Tutaj skupmy się tylko i wyłącznie na tej warstwie właśnie związanej ze storage'em i z danymi. Problem jest troszeczkę taki, że my dzisiaj żyjemy w tej erze, którą można nazwać web scale, tak? Tych aplikacji, które naprawdę są w ciągu, strzelam, miesiąca, można osiągnąć skalę, którą kiedyś budowało się przez lata. Tutaj przykład z chłopakami, którzy siedzą w czwartym rzędzie, tak? Pracowaliśmy razem wspólnie w Warszawie nad jedną aplikacją. Ona wystartowała, załóżmy, no, w poniedziałek, jakimś tam chyba w maju, tak? Natomiast po tygodniu, autentycznie po tygodniu, miała 1 000 000 odsłon dziennie, w tydzień. A może to nie jest jeszcze taki web scale, nie? W sensie, ale to pokazuje, jakie było tempo wzrostu. I teraz nasze aplikacje będą się zderzały naprawdę, mogą się zderzać z milionami użytkowników dziennie. Możemy mieć naprawdę bardzo wiele zapytań do naszego storage'a, czy to w skali miesiąca, dnia, godziny. I teraz oczywiście, jeżeli gdzieś popełnimy błąd, no to będziemy patrzeć, jak to wszystko płonie. Będziemy patrzeć, jak to wszystko płonie, bo nasze zapytania potencjalnie będą zabijać ten nasz storage. I taką bardzo częstą tendencją jest to, że to, co powiedział też Norbert, tak? NoSQL hipster będzie chciał użyć jakiegoś rozwiązania. W wielu przypadkach to jest OK. Natomiast pytanie jest takie, czy nasz projekt znajduje się już w takim stadium, że to jest rozwiązanie, którego powinniśmy, znaczy to jest, czy to jest tok, w którym powinniśmy pójść. Przykład sprzed 3 czy 4 miesięcy. Pracowaliśmy nad aplikacją, gdzie faktycznie dane dochodziły do bazy dosyć szybko i było ryzyko, że w niedługim okresie czasu ta baza będzie problemem. To był MySQL. Będzie problemem. I jakby rozwiązanie było takie, dobra, jest ileś takich NoSQL-owych baz danych, niektóre z nich, tych baz jest 225 obecnie, średnio, na NoSQL Databases, możecie sobie zobaczyć, pytanie, którą z nich wybrać, tak? Znaliśmy kilka baz, które use case'em bardzo pasowały do tego, co byśmy w tej aplikacji robili, więc było takie, że tak powiem, chęć, użyjmy tego. Użyjmy, będzie fajnie, nie? Ale taki drugi gdzieś tam głos w głowie mówił, kurczę, nie zmieniajmy tego, spróbujmy ewentualnie zobaczyć, czy nasza baza, ta MySQL-owa, nie będzie w stanie pociągnąć takiego obciążenia. Co myśmy zrobili? W ciągu jednego dnia, nawet tak naprawdę dziś połowy, napisaliśmy skrypt, który wygenerował i zasymulował wzrost ilości danych w naszej bazie. To było mega proste. Wystarczyło tak naprawdę popatrzeć na charakterystykę tych danych, które mieliśmy, na poszczególnych, nie wiem, kolumnach, rekordach, które chcieliśmy zasymulować. Założyliśmy jakieś, powiedzmy, średnio 15% wzrostu z każdym miesiącem na 2 lata do przodu. Skrypt sobie pochodził kilka godzin, wygenerował nam kupę danych, przetestowaliśmy wydajność naszych zapytań, wyszło, nie ma sensu zmieniać, będzie dobrze. Nie? Czyli nasze wewnętrzne przekonanie, że będzie źle, zostało po prostu bardzo szybko zweryfikowane przez nas samych po kilku godzinach pracy. I tak naprawdę przy dalszych tam kolejnych testach wyszło, że nawet jeżeli byśmy dołożyli tych danych jeszcze 2-3 razy więcej, bez modyfikacji autentycznie, przepraszam, z dołożeniem jednego indeksu, no nie nazywamy tego modyfikacją bazy danych jakąś istotną, że nie będzie trzeba w ogóle ruszać tej bazy danych. Ten MySQL sobie całkowicie wystarczy. I tutaj tak naprawdę dochodzimy do MySQL-a i to jest baza, która naprawdę w bardzo wielu przypadkach jest mega niedoceniana. W sensie da się z tego wyciągnąć bardzo dużo. A jeżeli czytacie na przykład engineering blog Pinteresta, tam jest bardzo dużo informacji o tym, jak oni używają MySQL-a, to jest jedno z nich. MySQL jest dojrzały, stabilny i kurczę, po prostu działa. A nie wiem, czy zderzyliście się kiedyś z sytuacją, że wasza baza danych na przykład pada. Coś ulega awarii, pliki się crashują, trzeba to odzyskać. Jeżeli na przykład by wam się to przydarzyło z MySQL-em, to już nawet nie trzeba się nikogo pytać, wystarczy zapytać Google'a, tak? I dostaniecie 1500-2900 stron potencjalnych z różnymi wynikami. Natomiast jeżeli na przykład wam padnie, nie wiem, baza, powiedzmy, w jakimś tam Hive'ie, czy w jakimś innym storage'u, no to już jest zupełnie inna kaloszy, tak? To odzyskanie tych danych może być troszeczkę inne. Dobrze,
Natomiast ta baza działa. Natomiast trzeba się czasami troszeczkę zastanowić, jak ona powinna działać. I w szczególności my, deweloperzy, mamy taką tendencję, troszeczkę do tego, co powiedziałeś przed chwilą, schema first. My zaczynamy pracę z bazą od wymyślenia schematu tej bazy. W sensie pracę z aplikacją od wymyślenia schematu bazy danych. To jest dobrze? No, czasami tak, czasami nie, to wszystko zależy. Natomiast jeżeli zaczynamy myśleć schematem bazy, gdzieś nam się włącza takie, przynajmniej mi się jakieś włączało, podświadome nawiązywanie do studiów, trzecia postać normalna, normalizujemy tą bazę do kwadratu, wszystko pięknie, dostajemy piątkę i wrzucamy to, i to działa. Oczywiście to będzie działać do pewnego czasu. Ten czas to jest zależne od tego, ile tych danych tam włożymy. W zasadzie każda baza, w którą się zaprojektuje, będzie działać. Tak? Oczywiście jest gdzieś ten punkt, w którym ona się stanie problemem i ten punkt tak naprawdę jest zależny od ilości danych. Jeżeli tych danych w bazie, nie wiem, będzie wam przyrastało bardzo, bardzo mało, to nie musicie tego słuchać. To, co robicie, pewnie będzie wystarczające. Natomiast jeżeli tych danych będzie przyrastać i to dosyć gwałtownie, to wychodzenie od schematu danych może być błędem. Ja zaryzykuję stwierdzenie, że być może schemat powinien być ostatnią rzeczą, o którą zaczynamy myśleć, o której powinniśmy myśleć, powinniśmy wyjść od kilku innych aspektów. Od czego zacząć? Na przykład od workloadu naszej bazy. Co ona właściwie będzie robić? Czy ta baza będzie dedykowana do tego, żeby te dane składować? Czy na przykład będzie dedykowana do tego, żeby te dane odczytywać? To są dwa zupełnie inne zagadnienia. Chociaż pod spodem oczywiście tabelka będzie jedna. W dużym uproszczeniu. Czym one się właściwie różnią? Jeżeli mówimy o zapisie, to dotykamy na przykład czegoś takiego jak autoinkrementacja identyfikatorów. Tak? Jeżeli na przykład będziemy mieli, powiedzmy, nie wiem, 50 tysięcy zapisów na sekundę do bazy, to generowanie autoinkrementowanego ID-ka stanie się takim punktem, o który te wszystkie procesy będą walczyć. I to będzie spowalniało. Kolejnym jakby operacją może być gdzieś tam sam zapis do bazy. Natomiast jeżeli mówimy o odczycie, no to pytanie, jakie te dane odczytujemy, w jakich ilościach, pod jakim kątem, czy robimy jakieś agregaty, czy nie, wszystko zależy. To powinien być tak naprawdę jakiś tam przypadek. W takich aplikacjach webowych, no zazwyczaj to jest to powiedzmy 90 do 10, czyli 90% odczytu, 10% zapisu. Typowo, oczywiście to się może różnić od tego co wy z waszą aplikacją robicie. Jeżeli robicie jakiś system, który na przykład pozwala analizować logi, i każdą informację logujecie, no to u was będzie to troszeczkę oczywiście inaczej. Rozmiar danych. Kolejna rzecz, na którą się powinniśmy zastanowić. Czy my będziemy składować milion rekordów, 10 milionów, 100 czy miliard? Generalnie troszeczkę inne techniki należałoby zastosować pod spodem. Techniki, jak i rozwiązania, które będziemy wykorzystywać. Samych MySQL-i, forków, jest kilka, to są takie powiedzmy najważniejsze, od tego bazowego, przez MariaDB, który jest dość popularny, przez Percone, Drizzla i WebScala. Które z tych rozwiązań jest dla mnie dopasowane? Jak ja mogę odpowiedzieć sobie na to pytanie? Powinienem zacząć od przeczytania dokumentacji. Czym one się właściwie różnią? Jeżeli ja nie znam tych różnic, to na jakiej podstawie jestem w stanie wybrać, MariaDB jest dla mnie najlepszą bazą, a nie dlaczego Percona? Albo MySQL. No, brutalne, RTFM, tak? Przeczytajmy ten manual i miejmy świadomość, czym one się właściwie różnią. Tak samo jak tutaj powiedziałem o rozmiarze danych. Mam nadzieję, że wiecie, że MySQL ma pod spodem te storage engine'y. I out of the box przychodzi z MyESAM-em, z InnoDB, z Black Hole'em, CSV, Archive'em, Heap'em, Memory i tak dalej. Czym one się właściwie różnią? Jakie są pomiędzy nimi różnice? Czy jestem w stanie wskazać na przykład pomiędzy trzema, czterema najważniej istotnymi systemami storage engine'owymi, czy jestem w stanie wskazać już teraz trzy lub cztery różnice? Czy wiem na przykład, jak się zachowuje MyESAM pod jakąś zwiększoną równoległością zapytań? Czy wiem, jak się zachowuje InnoDB pod zwiększoną równoległością zapytań? A jeżeli tego nie wiem, okej, ja mogę spróbować powiększyć moją wiedzę poprzez proste czytanie dokumentacji. Dobra. Słuchajcie, jakiś use case. Spróbujmy sobie zobaczyć, co jesteśmy w stanie zrobić z bardzo prostą aplikacją, która ma pod spodem jedną tabelkę. Ta tabelka będzie mniej więcej wyglądać w ten sposób. Jest to tabelka, powiedzmy, transaction. To jest jakaś część jej kolumn. Jest jakiś identyfikator,
jest jakiś client ID, który prawdopodobnie jest kluczem obcym do jakiegoś tam, do jakiejś innej tabelki. Co jeszcze jest? Jest jakieś pole amount, description, created. Być może są jakieś inne rzeczy. Jak nasza aplikacja wystartowała i zaczynamy sobie tam te transakcje składować, to nie ma znaczenia, w sensie to nawet może nie być indeksu, wszystko będzie hulać. Natomiast z czasem, jak tych danych zacznie tam dopływać i na przykład się okaże, że po 3 miesiącach mamy 750 milionów rekordów w naszej tabeli, no to troszeczkę się może zmienić światoboglot, tak? Pytanie może być takie na początek. Czy moja aplikacja używa faktycznie wszystkich 750 milionów rekordów? Czy na przykład nie jest tak, że ona używa tylko kawałka tych danych, na przykład wygenerowanego z ostatniego miesiąca, dwóch, trzech? 95% aplikacji zazwyczaj tak działa. Dane są w bazie wszystkie, no bo powinniśmy mieć do nich dostęp, natomiast pod aktywnym takim, że tak powiem, użyciem, to jest tylko fragment, zazwyczaj ten ostatnio dodany, tak? Nie chcemy pokazywać, no dobrze, jeżeli się logujecie do banku, do waszego konta, to co, przeklikujecie wszystkie na przykład, nie wiem, 150 stron transakcji? Nie, no pewnie tylko patrzycie na ostatni miesiąc, ostatnie dwa tygodnie, patrzycie, czy wszystko zgadza, czy nie dostaliście jakiejś wypłaty, nie wiem, gdzieś tam z Urugwaju. Tak? No, tak to w praktyce wygląda. To pytanie jest, po co mi ta reszta? Jeżeli mam indeks na kolumnie client ID, to po co ten indeks ma zawierać wszystko, kiedy ja na przykład nie dotykam całości danych? Dobrze, za chwilę do tego wrócimy. Znaczy, teraz jakby na optymalizację takiej aplikacji należy patrzeć pod bardzo wieloma kątami. Bardzo wiele perspektyw jest tego. Od aplikacji, przez schemat, przez serwer, to przechodzi przez wszystko, przez wszystkie warstwy. To, co jesteśmy w stanie zrobić najprościej, to jest oczywiście napisanie prostego explaina, o czym zapomina, strzelam, połowa deweloperów. Napisałem zapytanie, mogę sprawdzić, jak ono zostanie wykonane przez bazę. To jest podstawa, w sensie explain query i ja dostaję informację, jak to zapytanie wygląda, czy ono będzie optymalne, czy nie. To zapytanie nie będzie optymalne, ponieważ na przykład robi full table scan na jednej tabelce. Chociaż z drugiej strony ma tylko 4000 rekordów. Oczywiście trzeba wiedzieć, jak te dane są generowane, jaki system na przykład tabelkowy jest pod spodem. Jeżeli na przykład tutaj używamy tabelki InnoDB, to ta informacja jest zafałszowana. Nigdy nie jest dokładna. To jest estymata. Czasami dwukrotnie przesadzona. W przypadku MySama ta informacja jest troszeczkę dokładniejsza. To jest taka podstawowa technika. Nie? W sensie, okej, okay, mam zapytanie, wiem, czy będzie dobre, czy nie. Mogę sobie potestować wydajność zapytania przed puszczeniem tego na produkcję poprzez sprawdzanie explainów. Oczywiście należy uważać, nawet na takim podstawowym aspekcie, że jeżeli puszczamy zapytanie do bazy jedno, drugie, trzecie, czwarte, to baza gdzieś po drodze może je skeszować i nam ten obraz po raz kolejny zafałszować. Dobra. Możemy sięgać po jakieś takie triki. Najprostszy trik, jeżeli mamy paginację i paginujemy 100 milionów obiektów, gdzie zazwyczaj pokazujemy użytkownikowi, jesteś na stronie pierwszej, tu masz link do strony drugiej, trzeciej, czwartej, piątej i do trzech ostatnich. I ten, nie wiem, czy zauważyliście, ale w bardzo wielu serwisach ten link do kolejnej strony to jest najmniejszy z tych linków na dole. Nie? Trzeba się nacelować myszką. Ja nie chcę przechodzić do strony 998542, ja chcę do następnej. To mnie interesuje. To po co mi, kurczę, jakiś designer wali takiego paginatora, gdzie ja mogę kliknąć poszczególne, że tak powiem, tak. Ja chcę następną poprzednią. Jeżeli chcę następną poprzednią, to mogę zrobić bardzo prosty trik. Zobaczcie, pierwsze zapytanie wyświetla nam wszystkie tabelki, wszystkie transakcje z jakimś limitem, offsetem, no i potrzebuję też informacje o koncie, żeby wiedzieć, ile tych paginatorów na dole zrobić. Tak? Zazwyczaj te zapytania do paginacji tak wyglądają. Zapytanie o dane plus zapytanie o konta. Natomiast optymalizacja może polegać na tym, że nie prosimy o n elementów, tylko n plus 1. Najprostszy przypadek. Czemu o n plus 1, kiedy ja chcę wyświetlić tylko n? Ponieważ jeżeli dostanę n plus 1 rekordów, to znaczy, że następna strona istnieje i ja mogę wyświetlić linka do niej. Tyle. No dobrze. A tutaj widzicie, to zapytanie czeszę po dwóch polach, tak? Po client ID i po polu created. Jeżeli pod spodem jest tabela InnoDB i client ID jest kluczem obcym, to prawdopodobnie tam został założony automatycznie indeks. Jeżeli na przykład tutaj jeszcze używaliśmy pola created,
no to fajnie by było, żeby na tym jeszcze polu został założony indeks. A co będzie na przykład, jeżeli będziemy chcieli to zapytanie jeszcze wykonywać pod kątem analizy pola name, czy tam description, gdzie będziemy chcieli szukać po prefiksie tekstowym. Co możemy zrobić? Oczywiście możemy założyć indeks, czyli powiedzmy, możemy założyć index description na poli transaction description. Najprostsza technika, myślę, że wszyscy z was to robili. To jest dobre? Do czasu. Dlaczego do czasu? Pytanie jest takie, jeżeli tam na przykład było to pole description, było varchar 255, było tak zdefiniowane, to pytanie jest takie, jaki ten indeks ma właściwie selektywność? I to jest pytanie, na które należy sobie odpowiedzieć, zanim założymy jakikolwiek indeks. Jaki on będzie miał selektywność? Czy selektywność będzie, nie wiem, 50%, 100%, 98%? Pytanie jest, co to jest selektywność? Słuchajcie, popatrzmy na to tak. Jeżeli mamy tych stringów tam całkiem sporo, nie wiem, 500 tysięcy, o bardzo różnej strukturze. Te nazwy tam są, nie wiem, zawierają na początku identyfikator transakcji, jakieś inne rzeczy. Czy jest sens indeksować to pole w całości? Czy jest sens, żeby baza danych musiała otrzymywać prawdopodobnie gigantyczny indeks, gigantyczne drzewo dla całego tego pola, kiedy być może tak naprawdę na pierwszych 6, 7, 8, 10 znakach uda się uzyskać selektywność rzędu 99%. To, co należałoby zrobić w takim wypadku, to odpalić sobie na kopii bazy produkcyjnej albo nawet na produkcji takie zapytanka, zobaczyć w ogóle, ile jest transakcji, ile mamy różnych opisów, a następnie ile mamy różnych prefiksów tych opisów. Prawdopodobnie, oczywiście zależy od danych, jakie tam składujecie, może się okazać, że nie trzeba wcale na przykład indeksować wszystkich 255 znaków, ponieważ po pierwszych 8, 7, 6 selektywność będzie na tyle wysoka, że to zapytanie będzie bardzo szybkie. Ponieważ będzie dotykało, w sensie ten indeks założony na 8 znakach, a nie na 255, pozwoli wam odciąć 90, załóżmy 8% wyników. Jaka jest różnica? Indeks, który powstanie na części kolumny, będzie znacznie, znacznie mniejszy niż taki indeks założony na całym polu. Ergo będzie mógł się zmieścić na przykład w pamięci, będzie szybciej do aktualizacji podatny, będzie go szybciej, łatwiej i wygodniej zapisać i odczytać z dysku. Zwłaszcza, że baza danych pozwala wam w taki prosty sposób założyć indeks częściowy na kolumnie tekstowej. Natomiast jeżeli mamy przypadek, kiedy chcemy założyć indeks na parze kolumn, tak, typu, nie wiem, na AB, ABC i tak dalej, to trzeba oczywiście pamiętać, i tutaj oczywiście wielu deweloperów o tym pamięta, że baza danych w przypadku MySQL rozwiązuje ten indeks patrząc od lewej kolumny. Czyli na przykład, jeżeli macie indeks założony na kolumnach ABC, a w zapytaniu będziecie mieli tylko warunki na pole B i C, to ten indeks nie zostanie użyty w żadnym stopniu, ponieważ baza nie potrafi go zmeczować. Dopiero jeżeli się pojawi kolumna A w tym zapytaniu, to dostanie użyty indeks. Trzeba o tym pamiętać. Natomiast popatrzmy na to, jeżeli mamy kolumnę created ad i description, albo client ID i description, i teraz chcielibyśmy szukać jednocześnie po obydwu tych kolumnach, to mamy wybór, ok, załóżmy sobie ten indeks na parze kolumn. A teraz pytanie jest takie, czy powinno być założone na client ID i description, czy description i client ID? Różnica jest gigantyczna. Pod kątem performance'u, ponieważ z punktu widzenia wyniku zapytania dostaniecie dokładnie to samo. Kwestia selektywności indeksu. Który indeks będzie selektywny? Jeżeli macie w bazie 10 klientów, a 1 000 000 rekordów i to się mniej więcej rozrzuca, załóżmy, w miarę równo, po 10%, no to selektywność indeksu, który będzie na pierwszym polu miał client ID, będzie bardzo, bardzo niska. Tak jakby go tam nie było. Być może name powinien być użyty tu jako pierwszy. Oczywiście sytuacja się komplikuje, jeżeli tych indeksów macie w cholerę, że tak powiem, na bazie, na przykład 20. Pytanie jest takie, czy wszystkie powinny być użyte? Czy należy z niektórego być może zrezygnować? Każdy insert, każdy update, każdy delete powoduje za sobą aktualizację indeksu. Im więcej tych indeksów macie, tym wolniejsze jest to, co się wszystko staje. Tak? Czyli jeżeli macie jakąś tabelę, co do której macie bardzo dużo zapisów i tam macie bardzo dużo indeksów, to nie będzie szybkie, nie ma prawa być. Dobrze. Indeksy pokrywające. Czasami z indeksu danych da się odczytać bardzo dużo. A co w ogóle zawiera indeks? W MySQL-u indeks zawiera oczywiście kolumnę, po której szukacie, i indeks zawiera kopię klucza głównego z automatu.
Więc w szczególności, jeżeli macie takie zapytanie, select gwiazdka from ID i tutaj kolejne zapytanie, to w takim wypadku baza być może użyje indeksu do wyszukania rekordów, po czym sięgnie fizycznie do danych z tabeli i wygeneruje wam dane, w sensie output. Ale czasami, jeżeli wy chcecie tylko mieć tylko i wyłącznie ID tych obiektów, żeby je wyciągnąć z cache'a, to użycie tej gwiazdki będzie bardzo nadmiarowe i mało optymalne. Dlaczego? Bo jeżeli byśmy zmienili coś takiego, drobna modyfikacja, zmieniamy gwiazdkę i order by, to zapytanie ma gigantycznego boosta. Dlaczego? Ponieważ może zostać użyty tak zwany indeks pokrywający, czyli identyfikatory zostaną zwrócone bezpośrednio z indeksu, a nie z danych odczytanych z tabeli. Różnica w order by. Jeżeli dane mamy ułożone, że tak powiem, chronologicznie i created at jest monotonicznie rosnące, no bo musi być, a ID jest autoinkrementowane, więc też jest monotonicznie rosnące, no to zapytanie nie będzie musiało używać kolejnego indeksu do sortowania, ponieważ użyje indeksu głównego. Tak? I warto tej sztuczce pamiętać, bo to przy dużych tabelach naprawdę pozwala dużo zaoszczędzić. Klastrowanie. Nie wiem, czy wiecie, ale na przykład wiele baz ma coś takiego jak indeksy klastrujące. One pozwalają układać rekordy w określonej kolejności. I to ma gigantyczną implikację. Znacie MyISAM-a na pewno, znacie InnoDB. Co się stanie, jeżeli zrobicie insertów do tabelek MyISAM i InnoDB o takiej samej strukturze, a potem zrobicie update'a i ponownie selecta? Zauważyliście pewnie, że w MyISAM-ie dostaniecie te rekordy w zmieszanej kolejności. Rekordy, które doszły, zostały zmienione, zawsze pójdą na koniec, tak? Natomiast InnoDB nie, ponieważ InnoDB automatycznie wam zakłada klucz klastrujący. On w 99% przypadków jest założony na klucz główny i te dane są zwrócone względem rosnącego klucza głównego. Jedyny przypadek, kiedy nie będzie, to jest przypadek, kiedy będzie dodatkowa kolumna na jednym polu i to będzie jeszcze chyba unik nałożony, to wtedy się automatycznie według tego unika zrobi. Ale jaką to ma, ja powiedziałem, że to ma gigantyczną implikację. Dlaczego? Ponieważ jeżeli mamy dobrze zaprojektowaną tabelę z dobrze zaprojektowanym kluczem głównym, to efekt jest taki, że klucz klastrujący fizycznie układa dane na dysku obok siebie. Czyli jeżeli mamy tą tabelkę z tym zapytaniem client ID i tak dalej, jeżeli byśmy zrobili tak, że ok, teraz szukamy tutaj danych, może się okazać, że baza danych fizycznie z tego dysku pod spodem, nie wiem, talerzowego czy jakiegoś innego, musi odczytać rekordy z bardzo wielu różnych miejsc, od początku do końca dysku. Natomiast jeżeli by nam udało się tutaj zbudować klucz klastrujący oparty o client ID, to te dane być może będą, znaczy nie być może, będą obok siebie na dysku, więc wystarczy być może znacznie mniejsza liczba operacji IO do odczytania tych informacji. A operacje IO na bazie są zazwyczaj najwolniejsze. Okej. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić dużej aplikacji webowej, zwłaszcza takiej, która na pewno ma tam duży ruch, bez jakiegokolwiek mechanizmu cache'owania. I teraz, nawet jeżeli wy w aplikacji nie macie cache'a żadnego, to wasza baza ma. W szczególności pamiętajcie o tym twierdzeniu, to już jest wyświechtane wszystkie możliwe, że tak powiem, strony, ale to jest bardzo prawdziwe. W informatyce są tylko dwie rzeczy trudne, tak? Nazewnictwo rzeczy i inwalidacja cache'a. Jeżeli używaliście kiedyś mem cache'a, to pewnie coś tutaj gdzieś może coś świtać. Natomiast ja powiedziałem, że nieświadomie używacie cache'a w bazie. Tak, wasza baza danych ma query cache. I ten query cache jest bardzo głupi w MySQL-u. Jeżeli wykonujecie zapytanie, select gwiazdka from tabelka join, inna tabelka join, inna tabelka where, to co się stanie? Na takim defaultowym schemacie, na defaultowym setupie, wasze zapytanie po odczytaniu danych z bazy, przed zwróceniem do klienta, zostanie zrobiona MD5 z tego hasza, w sensie z tego zapytania i zostanie to włożone do jakiegoś cache'a pod kluczem, który jest haszem. I teraz, jeżeli to zapytanie pojawi się ponownie, to co baza zrobi? Baza zrobi hasza z tego zapytania, sprawdzi, czy ten hasz jest w query cache'u. Jeżeli jest, to zwróci dane z tego cache'a. Jeżeli nie, idzie do bazy. Co się stanie z danymi, jeżeli się zmieni? Dojdzie insert, update, delete na danych, które, przepraszam, były powiązane z tym zapytaniem. Inwalidacja cache'a jest trudna. Jak MySQL radzi z inwalidacją query cache'a? Ono sobie radzi tak, że jeżeli macie tabelkę i macie milion rekordów w query cache'u i dojdzie tam insert albo jeden update, cały ten cache idzie do piachu.
bo nie ma metody, żeby to zrobić. Więc pytanie jest takie, czy jeżeli moja aplikacja ma takie ratio zapisów do odczytu, że 90% to są zapisy, a 10% to jest odczyty, czy jest sens, aby query cache był włączony? Bo on oczywiście spowalnia. No w tym wypadku chyba nie. Więc widzicie, to jest kolejny taki mechanizm, który w bazie można pyk wyłączyć, żeby jej zwiększyć przepustowość. Oczywiście, jeżeli gdzieś tam mieliście okazję już gdzieś tam jakąś aplikację troszeczkę większą używać, Memcache. Memcache jest takim standardowym rozwiązaniem, które pozwala wydajność bazy danych zwiększyć, jak poprzez zmniejszenie liczby zapytań do tej bazy danych, to jest tak naprawdę oczywiste. Co wam pozwala zrobić Memcache? Memcache może się tak naprawdę zachowywać jak taki query cache na sterydach znacznie, znacznie większy. Możecie sobie postawić, nie wiem, 30 serwerów Memcache'a, mieć ileś tam giga pamięci na to. Jeżeli zapytanie się pojawia, na przykład takie, no to można je znowu skaszować, wrzucić do jakiejś, pod jakiś klucz i odczytać. I tutaj też będzie ten problem z update'em. Jeżeli, nie wiem, zaktualizujemy jakiś produkt, jakąś nazwę, cenę takiego produktu, no to jeżeli odczytujemy dane z cache'a, to dostaniemy tą informację skaszowaną. Przy joinowanych tabelkach i wkładaniu tych joinów, wyników tych joinów do cache'a, nie jesteśmy w stanie śledzić bardzo łatwo update'ów. Jak sobie z tym poradzić? Najprostsze i jednocześnie takim rozwiązaniem, które troszeczkę przeczy temu, co nas uczono na studiach, jest takie, żeby wyeliminować te joiny. Out. Rozbijmy to zapytanie, to na serię takich zapytań, czyli wybierzmy sobie transakcje, skeszujmy transakcje osobno, wybierzmy produkty osobno i złóżmy to po stronie aplikacji. Dobra, ja wiem, że to może rodzić taki wewnętrzny opór, nie po to wymyślono joiny, ale w praktyce tak to działa. Jest to wygodniej. To pozwala zrobić dla każdego, dla każdej transakcji, dla każdego produktu osobny klucz w jakimś systemie cache'ującym, czy to memcache'u, redisie, w pliku whatever, czymś, co jest szybkie i używać tego. I jeżeli się zmieni dany produkt, dana transakcja, aktualizujecie tylko jeden cache, jeden wpis, z którego korzysta cała aplikacja. Ten problem, o którym mówił Phil Carton, tak, że są dwie rzeczy trudne i jedna z nich to jest inwalidacja cache'a, przestaje istnieć całkowicie. A nawet więcej, w InnoDB macie dostępny, możecie mieć dostępnego memcache'a bezpośrednio w serwerze i dostęp do danych skodowanych w tabelach możecie mieć przez API memcache'owe. Bo w ogóle to jest jeszcze bardziej na sterydach wszystko, ponieważ nie musicie nawet pisać selectów, wystarczy do memcache'a się odwoływać w odpowiedni sposób i odpowiednio to skonfigurować. Oczywiście ma to pewne ograniczenia, zachęcam do przeczytania dokumentacji. Okej. Okay. To co ja przed chwileczką powiedziałem, odnośnie generowania identyfikatorów, w przypadku, kiedy aplikacja ma bardzo dużą przepustowość zapytań, takich insertów do bazy. Jeżeli tych insertów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, to generacja tego identyfikatora no, może stać się tym takim pojedynczym punktem, może nie awarii, ale to miejscem, gdzie cała aplikacja, te wszystkie wątki będą o to walczyć, o dostęp do tego generatora. Jest jeszcze drugi aspekt, o którym należy mieć pamięci, przy generacji identyfikatorów. Troszeczkę to nie widać, zaraz wam powiem, o co chodzi. Jeżeli my robimy jakiś startup, jakiś projekt, mówimy, jesteśmy najwięksi i klient nam się rejestruje i widzi w pasku ID, że jego konto ma ID-ka 17, to wie, że kłamiemy, tak? Po prostu czasami trzeba tą informację wypchnąć do użytkownika, do jakiegoś URL-a, czasami, okej, czasami można to zmienić na jakiegoś slaga, na jakiegoś name'a, ale czasami tego identyfikatora trzeba pokazać. Natomiast no, zazwyczaj korzystamy z tego mechanizmu autoinkrementacji, co w wielu przypadkach jest OK. No, w tym akurat nie bardzo. Więc pytanie jest takie, jakie w ogóle mamy mechanizmy generowania identyfikatorów? Po pierwsze, możemy mieć autoinkrementy, takie standardowe. Tak? Możemy sami zacząć generować jakieś hasze, tak? Zmienić identyfikatory na przykład na kolumnę varchar 255 unique albo varchar 233 unique, 32 unique. To jest głupi pomysł. Tak, baza danych automatycznie straci gigantyczną wydajność. Jeżeli będziecie joinować po takim callu, zapomnijcie, że to będzie szybkie. Co można zrobić? Można oczywiście na przykład zacząć generować te identyfikatory samemu. To jest przykład, jak to możecie zrobić w Doctrine. Doctrine wam daje możliwość podmiany generatora, a tu jest taki najprostszy generator, z którym razem z Grzeszkiem używaliśmy. Co to robi? To generuje biginty 64-bitowe, na 32 lewych bitach jest timestamp, na prawych jest jakaś losowa wartość. Co dzięki temu uzyskuję? A na przykład to, że bezpośrednio z identyfikatora jestem w stanie otworzyć timestampa. Bez trzymania kolejnej kolumny, bez filtrowania kolejnej kolumny. Mam ID-ka, mam jego timestampa. Wiem, kiedy został utworzony.
dwa identyfikatory utworzone tą techniką w odstępie 2-3 sekund mają gigantyczną różnicę w ID-kach, jeżeli chodzi tam o różnicę pomiędzy nimi, taką matematyczną. Nie ma bata, że ktoś się zorientuje, ile właściwie jest rekordów w bazie. Ewentualnie możemy sobie jeszcze zrobić jakąś konwersję w aplikacji, taką liczbę zmienić na jakiegoś hasza, tak jak na YouTubie macie, czy coś takiego. Generowanie ID-ka poza bazą jest dosyć częstym scenariuszem, jeżeli jest bardzo dużo zapisów. Oczywiście trzeba troszeczkę kontrolować, tak? Tutaj zachodzi ryzyko, że te identyfikatory się powtórzą. Można sobie oczywiście na wiele różnych sposobów obsłużyć. Natomiast, słuchajcie, jak sobie poradzić z sytuacją, kiedy tych danych jest mega dużo? W sensie mamy te 750 milionów rekordów, miliard rekordów w bazie. Pierwsze, co możemy zrobić, to jest partycjonowanie, w szczególności partycjonowanie funkcjonalne. Możemy pociąć naszą bazę funkcjonalnie i zacząć wyrzucać tabele związane z transakcjami do jednej bazy, tabele związane z użytkownikami do drugiej, tabele związane z produktami do trzeciej. Efekt? Każda z tych baz będzie generowała troszeczkę mniejsze obciążenie, bo może działać na innym hoście. To jest najprostsze. Minus? Nie mogę zrobić klucza obcego do innej tabeli, do innej bazy. Właściwie mogę, tylko to będzie bardzo, bardzo wolne. Natomiast to troszeczkę dotyczy skalowania, to się chciałem skupiać na skalowaniu. Co możemy zrobić w ramach jednego serwera? Możemy spartycjonować dane. Bardzo często o tym zapominamy. Partycjonowanie. Jeżeli mamy jedną gigantyczną tabelę, tą naszą, to możemy ją pociąć na kilka wirtualnych tabel, na przykład po client ID modulo 8 i każde rekordy spełniające dane kryteria zostaną rozłożone do osobnych tabel wirtualnych. Natomiast nasza aplikacja będzie widzieć jedną tabelę o takiej strukturze. Efekt jest taki, że jeżeli mamy zapytanie, w którym pojawi się w sekcji where client ID równa się 752 albo tam jakiś in albo coś tam, to baza danych automatycznie ograniczy zapytanie tylko do jednej partycji. Efekt, jeżeli mamy tych partycji w tym wypadku 8, zapytanie będzie prawdopodobnie zajmowało 1/8 czasu. Szybko? Szybko. Wygodne? Wygodne. Wystarczy tyle dodać. A troszeczkę więcej, bo tam oczywiście są pewne implikacje. To partycjonowanie można zrobić na bardzo wiele różnych sposobów. W szczególności, jeżeli na przykład dane mamy tylko dwóch klientów, no to partycjonowanie da tylko, 50%, tak? Możemy spartycjonować to pod kątem czasu. Rozłóżmy dane tak, że dane transakcyjne na przykład z listopada będą w jednej wirtualnej tabeli, dane z października będą w kolejnej tabeli, dane z kolejnego miesiąca będą w kolejnej tabeli. Najwyżej będziemy dotykać jednej, dwóch, trzech partycji, tyle ile trzeba. Oczywiście też implikacja jest taka, że jeżeli potrzebujemy zapytanie counta ze wszystkich rekordów, czyli potrzebujemy dotknąć wszystkich partycji, to zapytanie będzie wolniejsze niż w przypadku tabeli niepartycjonowanej, no bo musi być zostać wykonane na każdej z partycji, musi zostać złożone. Natomiast zapewne 99% innych zapytań znacząco przyspieszy. Najlepszy efekt, jaki nam się udało osiągnąć w jednym projekcie, to było chyba coś około 70 razy zapytanie zostało przyspieszone. 70 razy. Dobra. Od kątem partycjonowania, pod kątem takiego zakresu, gdzie partycjonujemy sobie pod kątem czasu. Okej, troszeczkę wygląda może bardziej rozbudowane, ale jest to czytelne. Z punktu widzenia aplikacji, aplikacja tego nie widzi. Aplikacja widzi tylko i wyłącznie tą tabelkę. Jedną. Żadnych istotnych zmian po stronie aplikacji. Jeżeli tych danych naprawdę mamy dużo, możemy nawet zrobić tak, że każdą z partycji subpartycjonować pod dodatkowym kątem. Czyli w tym wypadku partycjonujemy dane miesiącami, a każdą z partycji dzielimy względem client ID. Czyli jeżeli będę szukał zapytania, dajcie mi dane, aplikacjo, daj mi dane klienta z określonego miesiąca, to zapytanie nie użyje gigantycznej partycji, tylko małej subpartycji. Oczywiście wybór metody partycjonującej jest kluczowy. Od razu powiem, że to jest kluczowe, bo ta droga do cofnięcia tego jest dosyć długa. Możliwe, ale to jest długie, więc należy przeprowadzić trochę testów, który model partycjonowania, pod jakim kątem, pod jakimi parametrami należy te dane spartycjonować, jest dosyć kluczowe, więc warto chwilę na ten temat poświęcić. Natomiast można zrobić coś jeszcze, zaczynając dotykać schemat bazy danych, nie? W sensie, nie wiem jak u was, ale mnie tam właśnie na studiach próbowano nauczyć, trzecia postać normalna, czwarta, piąta, to są naprawdę szczytowe osiągnięcia, które kuźwa nie działają. W sensie, jak się tych danych troszeczkę pojawi. Dobrze, więc denormalizacja. Czasami warto w niektórych sytuacjach zacząć troszeczkę tym schematem
modyfikować. Wyobraźmy sobie teraz schemat, że mamy jakieś te nasze informacje o tych transakcjach i zaczynamy dokładać do nich jakieś atrybuty. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. W najczęstszym przypadku po prostu robimy tego alter table'a i dokładamy te kolumny. Ile najdłużej czekaliście na alter table'a? Godzin. 23, kto da więcej? Ile? No właśnie. To i umówmy się, że to jest pewien problem. W dużym uproszczeniu. To jest pewien problem. A ja wam przytoczę, że taki schematik, taki ten, w jednym filmie kiedyś wziąłem sobie z radośnie w pierwszym chyba tygodniu z Jiry Taska zmienić schemat kolumny. Ile zajmuje napisanie alter table'a i tam zmiana enuma? Jakieś 3 minuty, nie? Submitałem tego taska w Jirze i zaczęły się faki w zespole, znaczy od administratorów, bo się okazało, że ta drobna zmiana miała implikację pod tytułem 30 nocy administratora, który będzie modyfikował kolejne schematy na produkcji kolejnymi alter table'ami. 30 nocy. Ponieważ schemat bazy był dosyć rozbudowany i to wszystko było rozszardowane. I czasem alter table jest nie do wykonania. No, czekać tyle godzin, pytanie co się stanie z aplikacją oczywiście w międzyczasie. Są oczywiście rozwiązania, które pozwalają nie wykonywać alter table'a bezpośrednio z command line'a bazy. Jeżeli na przykład używacie Percony albo tuli od Percony, to Percona ma command line'owe tule, które fizycznie zmieniają pliki leżące na dysku, co jest znacznie szybsze. Tylko trzeba wiedzieć, jak tego użyć, bo można zepsuć. Ale jest jakaś droga. Natomiast co w takim przypadku, jeżeli tych kolumn chcemy dodać 100? Przypadek Reddita, który się z tym zderzył, został zmieniony schemat. Nie dodawajmy kolumn, dodawajmy wiersze. Prosta zmiana. Czy jest potrzebny alter table, jeżeli zmieniamy model naszych danych i dodajemy dwie kolumny? Nie. Wystarczy dodać inserty. Trzeba zmienić bazę? Nie. Nie ma downtime'u, nie ma tematów. Jedyne co, musimy się skupić na tym, że troszeczkę tutaj rekordów dochodzi. Okej, tutaj widzicie, tutaj odchodzimy od tego takiego modelu pięknego, powiedzmy takiego relacyjnego. Troszeczkę to zaczynamy denormalizować. W wielu przypadkach to może być okej. Natomiast na takim etapie da się zastosować troszeczkę sztuczek. Słuchajcie, a co będzie na przykład, jeżeli te atrybuty, to są tak naprawdę flagi. I te flagi to są takie bitowe, nie? Włączone, wyłączone. Jasne, możemy sobie zrobić, kurczę, jakieś pole, jedno, w którym będziemy sobie to wszystko składować. Najprostsze rozwiązanie. Zamiast składować informacje isEnabled coś tam, isEnabled coś tam, isEnabled coś tam, zróbmy sobie jedno pole, unsigned, begined, gdzie będziemy zapisywać na kolejnych potęgach dwójki informacje, czy dany feature jest włączony, czy nie. I informacje o 32 na przykład, czy 64 feature'ach składujemy w jednym dużym incie. I jesteśmy, z racji, że to są potęgi dwójki tak naprawdę, to się mapuje na bity, więc jesteśmy w stanie bardzo łatwo, patrząc na liczbę, powiedzieć, ok, w tym rekordzie ten feature, ten jest włączony, a ten jest wyłączony. A czasami przydatne, jeżeli macie akurat taki use case. Do czego zmierzam tutaj tak naprawdę, że czasami jest tak, że ta trzecia postać to jest takie UFO. Ktoś podobno to widział w dużej aplikacji webowej, ale nie zrobił zdjęcia. I troszeczkę takiej osobie nie można wierzyć. Tutaj bym was zachęcał do czytania, do przejrzenia kilku takich właśnie tych engineering blogów typu Pinterest czy Instagram. Tam naprawdę jest bardzo dużo takich informacji praktycznych, jak to zostało w ich przypadku wdrożone. Myślę, że oni mają taką skalę, że to, co u nich zadziałało po jakiejś adaptacji, spokojnie też zadziała w naszych aplikacjach. No bam, słuchajcie, ale jakby to jest wszystko projektowanie tej aplikacji, być może i testowanie, zanim ona pójdzie na produkcję. Natomiast czasem jest ten moment, gdzie my dostajemy już działający soft. Dostajemy jakąś aplikację, ona działa i są jakieś problemy. I trzeba się troszeczkę przyjrzeć pod kątem takiego maintenance'u. W sensie, praca z bazą danych nie kończy się na napisaniu create table i alter table. Nie kończy się. Nie musicie być DBA-ami, natomiast gdzieś troszeczkę tej wiedzy, jak tą bazę sprawdzić, jak zobaczyć, czy ta baza performuje dobrze. Myślę, że każdy deweloper byłoby bardzo dobrze, żeby miał. Przynajmniej jakieś takie podstawowe techniki, żeby zobaczyć, jak ta baza działa. Tutaj znowu nawiążę do naszego tego przykładu. Wiecie, co to jest?
To jest wykres, który pokazuje przynajmniej dwie rzeczy, bo one były bardzo mocno skorelowane. To jest czas odpowiedzi naszej bazy danych na jedno zapytanie. Jednocześnie jest to wykres, który pokazywał poziom zadowolenia naszego biznesu po tym, jak czas odpowiedzi zaczął wzrastać. Te rzeczy były bardzo mocno skorelowane. Mieliśmy taki przypadek, kiedy aplikacja przez całkiem spory czas działała, wszystko było pięknie i tu nagle strzeliło. Problem był taki, że jeżeli popatrzymy na czas, to ta część zajęła kilka miesięcy, a ta zajęła praktycznie godzinę. Co się stało? Mieliśmy w bazie niezaindeksowane pole i zapytanie, które po tym polu czesało. Uwierzcie lub nie, ale w MySQL-u czasem zapytanie, które używa niefiltrowanego, nieindeksowanego pola, może być szybsze niż zapytanie, które ten indeks posiada. Możecie sobie zrobić testy. Oczywiście do czasu. Czasami full table scan jest szybszy niż zwykły, niż użycie indeksu. I w tym wypadku nie zauważyliśmy, że nie było indeksu. Natomiast jak już było za późno, to czasy odpowiedzi tej aplikacji skoczyły, load skoczył, pojawił się problem. Trzeba było się do tej bazy zalogować, zidentyfikować to zapytanie, poprawić indeks, od razu wszystko mentalnie w ciągu sekundy wróciło do normy. Natomiast było to bardzo trudno zauważyć wcześniej. Stąd płynie taki lesson learned, że praca z bazą, także dewelopera, sprowadza się do takiej pętli. Zidentyfikuj bottlenecka tak wcześniej jak się da, usuń go i powtarzaj to. Nie musicie tego robić 3 razy dziennie. Bardzo dobrze by było, gdyby taka pętla gdzieś była, powiedzmy, takim procesem performance review waszych aplikacji. Zróbcie to raz na tydzień, raz na 2 tygodnie, raz na miesiąc, w zależności jaki macie use case waszej aplikacji. Jeżeli tych danych naprawdę dużo przyrasta, to ten performance review bazy danych być może powinien być robiony, powiedzmy, założenia dwa razy w miesiącu. Żeby przynajmniej, wiecie, żeby nie uniknąć tego efektu powolnie gotowanej żaby, nie? Żeby widzieć, że coś tam się zmienia, a nie nagle zostać zaskoczony. Dobra, słuchajcie, jakich my możemy tuli użyć do tego, żeby tą bazę zmonitorować? Pierwsze, co jest tak naprawdę out of the box, to jest slow log. To jest naprawdę rzecz, o której się w wielu przypadkach zapomina i czasami się zdarza, nawet powiedziałbym, że dosyć często, że serwery produkcyjne mają wyłączonego slow loga. To jest troszeczkę do końca tego nie rozumiem, ponieważ to jest podstawowe źródło czerpania informacji na temat naszej bazy. Co się właściwie z nią dzieje? Jakie informacje jesteśmy w stanie wyciągnąć ze slow loga? Są 2 przykłady. Pierwsze, to są, dobra, oddzielone jest enterem. Różnią się tym, tak naprawdę, że w drugim przypadku zostało włączone dosyć zaawansowane profilowanie tego zapytania. Co jesteśmy w stanie z tych informacji odczytać? A no tak, oczywiście, jakie zapytanie zostało wykonane? Przepraszam. Troszeczkę informacji kiedy, co i jak oraz ile zostało czasu, w sensie ile czasu baza potrzebowała na wykonanie tego zapytania, na ile zostały zlokowane poszczególne tabele, ile zostało wierszy wysłanych, ile zostało przeanalizowanych, ewentualnie odczytanych i tak dalej, ile danych zostało posłanych do klienta. I teraz nawet tak proste informacje, nawet nie patrząc w zapytanie, pozwolą wam zidentyfikować bottlenecka. Zobaczcie to drugie zapytanie. Query time 7 sekund, o, nie jest szybko. Row send 4, row examined, o kuźma, 1,5 miliona. Efekt? Brak indeksu, ewidentny brak indeksu albo indeks o bardzo małej selektywności. Nie trzeba czytać zapytania, żeby zobaczyć, że jeżeli baza analizuje 1,5 miliona rekordów, a wysyła 4, to jest to coś tutaj nie tak. No i teraz idąc tak naprawdę dalej, można by sobie zobaczyć, że co się tutaj właściwie stało. Bardzo często, jak zdarza mi się pytać, dlaczego logowanie zapytania slow loga nie jest włączone, jest odpowiedź, to spowalnia. Tak, o 0,0006. Dobrze, to jest, myślę, że argument nie do pokonania. Nie, to nie zwalnia, znaczy to dobrze, zwalnia. No, w przypadku tego to już jest pomijalne. I to jest, oczywiście słuchajcie, jeżeli dostaniecie taki slow log, w zależności oczywiście od baz danych, tam może być jeden rekord na godzinę, to znaczy, że nie ma tematu, prawdopodobnie. Może być 100 na sekundę, to znaczy, że o, jest problem. Nie trzeba analizować tego z palca, nie trzeba analizować tego ręcznie, bo to jest niemożliwe, podejrzewam, jeżeli dostaniecie gigabajt slow loga, żeby go przeanalizować. Są dedykowane tule, chociażby Pythony, które wam za was to zrobią automatycznie. I po 5 minutach będziecie mieli
podstawowy wynik, na którym możecie dalej pracować. Jakby samo identyfikacja zapytania to jest pierwszy problem. Potem trzeba to zapytanie zmodyfikować. Oczywiście znaczy, MySQL ma bardzo wiele takich w środku mechanizmów, które to zapytanie pozwalają przyspieszać, jakieś generatory, optymalizatory zapytań i tak dalej. Sam MySQL ma na przykład zaimplementowane różne optymalizatory, na przykład w zależności od funkcji kosztu, które będą testowały poszczególne warianty zapytania, aby wybrać plan optymalny. To są heurystyki w bardzo wielu przypadkach, więc może się zdarzyć tak, że pomimo tego, że na przykład, że istnieje optymalny plan wykonania zapytania, to baza tak użyje wolniejszego. Czasami można się posiękować tym za pomocą use index, takich type hintów, use index, force index. To trzeba być bardzo świadomym tego, co się właściwie robi, że, bo to odcina bazie pewne możliwości skanowania innych zapytań. Natomiast oczywiście jest to możliwe. Natomiast bardzo często w przypadku analizy slow loga wychodzi, że najwolniejszą rzeczą w bazie danych może być dostęp do danych. Jeżeli nasza baza analizuje, przegląda 1,5 miliona rekordów, to być może te rekordy się nie zmieściły w pamięci. Jeżeli się nie zmieściły w pamięci, to znaczy, że musiały zostać odczytane z dysku. A jeżeli zostały odczytane z dysku, to pytanie jest takie, jak szybki jest dysk? Mieliśmy na przykład jakieś aplikacje opartą na Amazonie, gdzie ewidentnie coś z nią nie było nie tak. No, aplikacja naprawdę siadała, w sensie wchodziło się do panelu, klik, mieli, wynik. Co wystarczyło zrobić, żeby zoptymalizować tą aplikację? Ewentualnie zdiagnozować, co jest właściwie nie tak. Zajęło to 1,5 minuty, żeby zobaczyć, gdzie jest przyczyna. Wystarczyło zalogować się na serwer, wydać polecenie IOTOP i zobaczyć, jaki jest output tego polecenia. To jest polecenie command line'owe w jakimś dostępnym pakiecie, które można sobie na Linuxie zainstalować, który wam mówi, co się właściwie z tym systemem dzieje. W szczególności możecie na przykład sobie informacje mieć o zużyciu CPU. Jeżeli CPU naszego serwera bazodanowego posiada bardzo wysoką charakterystykę weightów, IO weightów, to znaczy, że nie baza jest problemem, tylko storage, z którego są czerpane dane. Jeżeli macie dane na przykład w Amazonie, na EBS-ie, który jest dyskiem sieciowym i czeszecie po tym bardzo mocno, to będzie wolne, bo te dane będą przylatywały z jakiejś macierzy, która jest odległa od serwera. No a więc w tym wypadku akurat skończyło się po prostu zmianą wolumenu EBS-owego na taki, który ma tak zwane provisioned IOPSy, który spowodował, że obciążenie na IO-weightach na CPU spadło do zera i aplikacja przyspieszyła. Nie? Prosta zmiana. Przyspieszyliśmy aplikację nie wiem ile razy, już nam się nie chciało tego liczyć, poprzez jedną maintenance'ową operację wymiany dysku. Natomiast jeżeli tutaj jest OK, w sensie IO-weighty są na poziomie zerowym, to oczywiście trzeba szukać dalej. Baza danych udostępnia wam masę informacji o swoim statusie. Wystarczy zalogować się do bazy i wydać polecenie show status albo show status like, nazwa pola. Dostaniecie kupę informacji liczbowych, które wam mówią o tym, jak ten serwer performuje. Z tych informacji da się odczytać mega dużo informacji. Na przykład da się wyliczyć, ile stron na dysku fizycznie musi zostać odczytanych podczas wykonania waszego zapytania. Jeżeli na przykład baza danych na wykonanie zapytania potrzebuje odczytać 10 tysięcy stron dysku, to zapomnijmy o wydajności. Trzeba coś z tym zapytaniem zrobić. Rozbić na dwa i tak dalej. Znaczy, z tym rozbijaniem zapytań to jest jakby też jedna z takich, powiedzmy, z podstawowych technik. Jak zaczynałem moją pracę jako deweloper, pracowałem w takiej firmie, gdzie było takie, chyba w taki wewnętrzny imperatyw, gdzieś tam deweloperów, którzy wcześniej pracowali, którzy jestem bogiem SQL-a, napiszę wszystko w innej SQL-ce. Nie? Te SQL-e miały po 2-3 ekrany, gdzie czasami się człowiek gubił na tych joinach, to szło do bazy i działało szybko. Do momentu czasami, kiedy to poszło na produkcję. I przykład stamtąd jest taki, że mieliśmy aplikację, która obsługiwała pewien katalog produktów i na deweloperce to wszystko chodziło, bo tam był bardzo mały dataset, 1000 rekordów. Każde zapytanie będzie szybkie. Natomiast jak to trafiło na produkcję, gdzie tych rekordów były miliony, to nagle się okazało, że zapytanie, które ma 7-krotnie zagnieżdżonego joina, selecta z joinem pod spodem, zagnieżdżony select 7 razy, po prostu się wykonuje 15 minut. A użytkownik czeka w panelu na wyświetlenie strony głównej aplikacji. Więc można to czasami troszeczkę porozbijać. Tą informację da się wyciągnąć stąd. Oczywiście jak się popatrzy na to, kurczę, co to jest, nie? W sensie, w którą stronę w ogóle te wartości zmierzą. Te dane, a bardzo często wasi administratorzy pakują do różnego rodzaju systemów statystyk.
do Grafita, Influxa, do jakichkolwiek systemów. Jeżeli te informacje zbieramy na przykład co sekundę, co 5 sekund, co 15, czy jakiś cokolwiek inny interwał czasowy, jesteśmy w stanie sobie namalować z tego wykres, który na przykład nam w szczególności pokaże, jaki mamy rozkład selectów, insertów, jaki mamy rozkład selectów, które używają na przykład jakiegoś randa albo odczytują dane po kluczu głównym, to jest mega kluczowa informacja dla osób, które muszą przyspieszać bazę danych, ponieważ mogą bardzo w ten sposób łatwo zidentyfikować zapytania o bardzo złej charakterystyce. Po prostu je widać tutaj na jakichś takich szpilach tych wykresów. Zestawienie takiego systemu monitoringu jest naprawdę, okej, to nie będzie się robić prawdopodobnie tylko właśnie administratorzy, natomiast fajnie mieć dostęp do tych informacji, ponieważ to jest kluczowe w przypadku, jeżeli walczymy o wydajność systemu. Oczywiście można sięgnąć po takie narzędzia, na pewno wszyscy używacie Topa, Hatopa. Jeżeli używacie MySQL-a, to możecie na przykład użyć Innotopa, czy jakiegoś tam innego Mtopa, który wam pokaże, co się właściwie z tą bazą dzieje, jakie zapytania są teraz wykonywane, jakie, które z nich są najbardziej problematyczne, które się wykonują właśnie od 4 godzin, jeszcze nie zwróciły wyników i tak dalej. Dosyć wygodny podgląd na to, jak ten serwer performuje. Kolejny tool, taki wiecie, z command line'a, którego można odpalić, żeby zobaczyć, co się z tą bazą dzieje. Dobrze, słuchajcie, natomiast my jako deweloperzy bardzo często piszemy testy, tak? No to teraz pytanie, jak przetestować naszą bazę danych? Czy ten schemat, który my wymyśliliśmy, czy konfiguracja samego serwera, którą pod ten schemat wymyślili administratorzy, czy to wszystko spina się do kupy? Jak to przetestować? Oczywiście jest znowu cały zestaw tuli, z takim najprostszym przychodzi w ogóle w dystrybucji, MySQL Slab, który pozwoli wam wykonać pewne scenariusze testowe na waszej bazie danych i odczytać wynik. OK, przy takim setupie wasza baza wytrzymuje 4500 query na sekundę. Zmieniamy coś, patrzymy, o, 6000, jest dobrze. Bardzo fajnie to sobie co jakiś czas nam poprawiać. W sensie ponawiać takie testy, zobaczyć, czy się zmienia, czy się nie zmienia. A MySQL tam od którejś wersji przychodzi naprawdę z jeszcze jednym świetnym dodatkiem, który udostępnia wam coś takiego, co się nazywa performance schema. To jest taka dodatkowa baza danych, w bazie danych, do której składowane są informacje, jak ten system performuje. Jeżeli już zderzacie się z takimi tematami, że gdzieś macie pod kątem na przykład bardzo dużej równoległości zapytań, na jakichś mutexach gdzieś coś się zaczyna sypać, gdzieś coś zaczyna walczyć o jakąś tam alokację zasobów, to performance schema jest tym miejscem, gdzie odczytacie tę informację, co się właściwie dzieje i jak być może komu temu zaradzić. Akurat tutaj włączenie performance schemy ma pewną komplikację wydajnościową, więc powiedzmy nie warto tutaj performance schemy sobie włączać tak out of the box i on default. Jest to dostępne. Oczywiście output tego może troszeczkę na początku być przerażający, no ale od czego mamy dokumentację, tak? Dokumentacja jest po to, żeby tą wiedzę gdzieś tam zdobyć. Słuchajcie, to są naprawdę tylko kilka technik, które można użyć do tego, żeby tą bazę gdzieś tam przyspieszać. Pamiętajcie o tym, że nasza praca nie kończy się na zrobieniu create tabli. O tym schemacie trzeba troszeczkę pomyśleć, tak? Być może naprawdę opłaci się ten schemat zdenormalizować, jakąś informację powtórzyć w kilku miejscach, aby na przykład uniknąć joinów, dodatkowych informacji mieć odczytaną bardzo, bardzo szybko, ponieważ taki jest use case naszej aplikacji. Słuchajcie, tutaj się jeszcze Kasper podłącza z naszymi słonikami. A poprosiliśmy was o... Okej, okay, jest. Dobra. Dobra, to ja mu oddaję głos. Okej, okay, mamy trzy słoniki do rozlosowania, jedziemy po kolei. Pierwszy będzie różowy.